Witam pięknie dzisiaj wszystkich w ten cudowny, kończący się już wieczór po zachodzie słońca z mała. Więc bliziutko tego czasu, w którym możemy już pożegnać naszego ukochanego Saturna dzisiaj, bo już o zachodzie słońca przejmie jego rolę. Też wspaniała planeta, wspaniała gwiazda przejmie tą rolę Słońce. Więc dzisiaj na początek, tak szybko, otwierając pewien nowy dział, nową rzeczywistość w duchu, rozpocznę jak zawsze pożegnanie i przywitanie, pożegnanie Saturna, jego dzieła dzisiejszego dnia, wsparcia duchowego, jakie przekazywał nam dzisiaj. Ci, którzy z tego wsparcia skorzystali, to jest to już wasz szczęśliwy dzień. Ci, którzy tego nie zrobili, to teraz mają ten szczęśliwy wieczór, w którym mogą rozpocząć nową edukację duchową, bo bez edukacji duchowej, bez tej inteligencji duchowej, tak naprawdę życie ludzkie ma taki sens, jak wrzucony kamień do jeziora. Czyli poprzez akt doskonałych czynności spoczywa twoja dusza na dnie jeziora. I dlatego warto zawsze mieć na uwadze to, że jesteś tą istotą w rzędzie najwyższą, a w rzędzie naczelnych, gdzie rzeczywiście to dzięki tobie, dzięki twojej inteligencji duchowej istnieje najwyższa forma życia, jaką jest człowiek. Dlatego też jest i zobowiązany, i zgodnie z pismami objawionymi, nakazane ma wręcz obowiązki dbałości o tożsamość duchową i o swój, i nie tylko, bo wszystkich istot, nieuwarunkowany byt i duchowy rozwój. To jest obowiązek, to nie jest przywilej, choć można przyjąć też, że jest przywilejem, ponieważ masz wybór. Masz wybór, który daje ci wolność, przez wolność twojej świadomości. Możesz pozostać na tym etapie duchowym, na jakim wybierzesz, mówię w globalnym tego słowa znaczeniu, i na takim, którym nie wybierasz swojej drogi duchowej, pozostajesz przy określonych tradycjach, rytuałach, jak również przy określonych zasadach swojej religijności, filozofii, czy też życia materialnego. Ale masz też możliwość i obowiązek wybrać. Wybrać świadome życie, świadome zgodnie z zasadami, jeżeli nie możesz jeszcze przejść w ten etap transcendencji, połączenia, o której zawsze mówił Jezus, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to są dzisiejsze takie słowa dzisiejszego mojego wykładu, wskazujące na określoną sferę nauki. Kiedy zaczyna się ten moment przekazu i o czym mówią właśnie pisma objawione, i jak to się dzieje. A ponieważ już mamy, jak widzicie, ognik cudownie się rozweselił, więc zacznę, pójdę do pożegnania Saturna. Saturn inaczej w sanskrycie nazywany Sienia, ten taki sympatyczny, miły jegomość, który pilnuje naszych praw duchowych, naszych obowiązków duchowych, dba o twoją edukację duchową, dba o twoją edukację moralną, dba o twoją edukację współczucia. Ponieważ edukacja współczucia to jest właśnie działanie na obszarze, który wyzwala empatię, wyzwala dobro, miłość i posługę dla Boga i dla wszystkich innych ludzi. To jest właśnie dzieło Saturna. Saturn niewątpliwie jest takim nauczycielem, który przypomina bądź też napomina aż do skutku, do tego momentu, w którym człowiek
zrozumie wreszcie swoją istotną rolę w tym życiu. Dlatego też trzeba mieć go na uwadze, mieć go jako przyjaciela, mieć tę planetę, która zaprasza również, jak mówiłem kiedyś w wykładzie, na w prostej słowach, w prostej podróży na inne planety, czyli tam, gdzie odnajdziesz swoją tożsamość, swoją duszę, swoją świadomość. Aby tylko nie trafić na planety niskie, planety ciemne, które w żaden sposób nie będą się później już realizowały. I to jest tak zwane właśnie wedyjskie piekło i niebo, które można scharakteryzować w bardzo szczególny sposób. Ale rozpocznę od udziału 11 razy podziękowanie Saturnowi za dzisiejszy dzień. Ila dzieciary trakiam, ravi sunam mahgram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Ila dzieciary trakiam, ravi sunam mahgram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Ila dzieciary trakiam, ravi sunam mahgram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Ila dzieciary trakiam, ravi sunam mahgram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Nila dzięczarya prakyam, ravi sunam mahagram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Nila dzięczarya prakyam, ravi sunam mahagram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Nila dzięczarya prakyam, ravi sunam mahagram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Nila dzięczarya prakyam, ravi sunam mahagram, chaya garbam sambutam, vande bhaktya shanai charam. Doświadczajcie tego wspaniałego ognia. Poziom przywołuje określony potencjał energii właśnie danej planety. Kiedy umiemy w ten sposób zaproponować taki rytuał, gdy umiemy się odnieść do niego z charakterystyczną, potrzebną jemu sferą współczucia i przede wszystkim szacunku, to wtedy osiągamy ten cel, jakim jest uwolnienie wszelkich skutków karmicznych, przyczyn karmicznych, uwolnienie również z tego prawa przyczyny i skutku, które przynosi bardzo często bardzo dużo konsekwencji, których większość osób jednak nie jest w stanie sama sobie z nimi poradzić. Pokazując wam, kochani, takie uproszczone rytuały wedyjskie. Jak wspomniałem, wedyzm jest najstarszą formą wielbienia świata i od zarania dziejów chcemy i poszukujemy takiego właśnie sposobu, który jest bliski twojemu sercu, bliski twojemu umysłowi. Bardzo często też nie rozumiemy tego przesłania, które się pojawia na przestrzeni wieków, wręcz tysięcy lat, w których właśnie dzisiejsza inspiracja, a dzisiejszą inspiracją są takie doświadczenia, które bardzo często nie potrafimy jako ludzie się z nimi pogodzić i są jedną ze sfer ignorancji, są jedną ze sfer często też pewnego rodzaju znieczulicy, niezrozumienia, objawienia. Dzisiejszym natchnieniem, inspiracją jest objawienie. Objawienie prawd oczywistych, ale tak nieoczywistych, bo utożsamianych z określonymi materialnymi doświadczeniami. Każdy człowiek potrzebuje pewnych dowodów wiary, dowodów na cuda, które muszą się pokazać, okazać w tożsamości istoty, która przychodzi przez wiele wieków w ciele ludzkim. I o tym mówi i Bhagavad Gita, i o tym mówi Biblia, że kiedy przyjdę na ten świat, ludzie mnie, tutaj cytat z Bhagavad Gity, ludzie mnie nie rozpoznają i zabiją moje ciało. I to samo dotyczy
słów z kart Biblii, która właśnie w taki sam sposób pokazuje tę cudowną, wspaniałą postać, jaką prezentuje na tej ziemi Jezus. I do dzisiaj tak przez akt braku zaufania, braku doświadczenia z tego płynącego, pomimo głębokich często aktów doświadczenia, uniesień religijnych, dużo osób dalej jakby nie poczuwa się tożsamością z takimi postaciami, które przychodzą w określonym czasie rzeczywistym. I dopiero poza czasem rzeczywistym zaczyna ludzkość nabierać wiary, zaczyna nabierać poprzez ten akt głębokiego doświadczenia duchowego, nabierać coraz większego zaufania. I jak to się stało w wiekach wczesnych? Kiedy pojawił się Pan Jezus, jak mówią księgi, na tej ziemi, jak myślicie, czy tak szerokie rzesze, jak dzisiaj ludzi, wierzyło w ten akt pojawienia się tak cudownej postaci? Jak wiemy z kart pism, bardzo niewielka ilość osób doświadczyła tego aktu. Mędrcy, czyli królowie, bliscy i tak naprawdę nikt więcej, tak? I w pewnym okresie zaczął się proces przekazu nauczania przez młodego chłopca, młodego Jezusa, który zawierał w sobie esencję wiedzy o Bogu. A jednocześnie i tak dalej ci, którzy byli do tego, nazwijmy to tak, wyuczeni, wyedukowani, inteligentni swojej wiedzy, nie akceptowali jego formy transcendentalnej i jego wiedzy. Ale będąc naturalnie małym chłopcem, tę historię przecież wszyscy znacie, bawiąc się z innymi dziećmi, pomagając ojcu Józefowi, cały czas oczywiście będąc tym takim wspaniałym chłopcem, nie objawiając szczególnie swojej nauki, wiedzy, mówię tutaj swojej nauki z powodów właśnie tego, że posiadając pełnię wiedzy, jak wszyscy uznając go jako Zbawiciela, mają świadomość tego, że będąc Synem Bożym, posiadał samo zstąpienie samego Boga w ciele materialnym. Ale chcę zwrócić tylko waszą uwagę na to, że przyszedł taki moment, w którym, mając już określoną liczbę lat, czyli około 30, zaczął nauczać tych, którzy, z którymi byśmy dzisiaj powiedzieli, bawił się, grał w piłkę w przenośni, z tymi, z którymi wspólnie chodził być może jako młody człowiek na wycieczki, z tymi, z którymi spożywał posiłek i z tymi, z którymi był przez tyle lat. I tutaj jakby historia się kończy. I jaki następuje przeogromny szok w momencie, kiedy zaczyna nauczać. Nauczać bardzo zdecydowanie, bardzo zdyscyplinowanie, bardzo konsekwentnie, aż do samego momentu, w którym, będąc świadomym tego, że ludzie nie zaakceptują w tamtym czasie jego potęgi wiedzy, jego potęgi mocy uzdrawiania i jego potęgi transcendentalnej połączenia się z najwyższą postacią Boga, to wtedy zaczęły się jeszcze większe dylematy. I tutaj wam opowiem następną historię. Historię, która pochodzi właśnie z Mahabharaty, pochodzi z pieśni Pana. Analogiczną dosłownie, dlatego że jak wiemy doskonale, Pisma Objawione uzupełniają się, a nie wykluczają się. To tylko dogmaty i doktryny starają się za wszelką cenę wyprzeć z twojej wiedzy, z twojej świadomości, wyprzeć to, że pisma się uzupełniają, że się wykluczają,
narzucić taką formę, a nie potwierdzić ich tożsamość. Ale to jest osobny temat, osobny. Tak naprawdę do rozważenia w waszych sercach i umysłach proces. Chcę tylko zawsze zwrócić uwagę na to, że poznawaj tożsamość transcendentalnej formy Boga, doświadczenia z Nim przez pryzmat pism objawionych, nie negując i nie odrzucając żadnego z nich. Wtedy poznasz głębię Jego wiedzy i poznasz właśnie takie charakterystyczne doświadczenia. I teraz zwróć uwagę na to, że analogicznie działo się to w pismach objawionych świata dalekowschodniego, również wschodniego, dalekowschodniego, w którym sugeruje bardzo prosty sposób, tutaj opierając się właśnie na słowach wspaniałego pisma, zwanego Pieśnią Pana, zasugeruje ci taką opowieść. Książę Arjuna, który był, stanął przeciwko dwa rody, Kuru i Pandu, stanęły naprzeciwko siebie do wojny. Charakterystyka dobra i zła, rody kapłańskie, Pandu i rody wojowników, chciwych, podłych, zawistnych, które stanęły naprzeciwko siebie z konieczności walki o królestwa, o byty itd. I tu jest przepiękny dylemat między unicestwić, zabić, stanąć do walki, czy odmówić tej walki. I to jest cała opowieść Mahabharaty w takim jednym wielkim słowie, w skrócie, kiedy tutaj objawiony w postaci pod każdym imieniem się objawia w różnych kulturach i tradycjach. I tutaj kwestia zrozumieć to, że Bóg występuje wielokrotnie na ziemi i napomina ludzkość. I z całą pewnością o tym wiecie. I kiedy otworzycie swoje umysły i serca, to też przyjmiecie do wiedzy to, że już takie właśnie pisma jak Mahabharata, Bhagavad Gita mówią o tym samym. I też mówią bardzo charakterystycznie, że Bóg objawia się w różnych kulturach, w różnych tradycjach, w różnym czasie, wstępując wręcz na ziemię. I tutaj tylko dla tych, którzy posiadają małą inteligencję duchową, na pewno zawsze się tacy znajdują w opozycji do takiej wiedzy i mają te właśnie takie dylematy zrozumienia tego, co jest jasno i klarownie przedstawione. I to już wielokrotnie o tym mówiłem, o naturach demonicznych, do których zresztą się nie zwracam w żadnym słowie, żadnego wykładu. Ani też o naturach, które w jakikolwiek sposób są wątpiące. Bo duch i duchowość jest dla tych tylko, którzy są otwarci, którzy są pełni ufności, pełni wiary i pełni otwartości. Mówię tutaj o duchowości, nie mówię cały czas ani o religijności, ani o filozofii, tylko o tych, którzy są otwarci w duchu i którzy nie boją się żadnych wewnętrznych dylematów ani konsekwencji. I co wtedy książę Arjuna z królewskiego rodu otrzymał pouczenie? Od kogo? Od takiego kogoś, który Rikesha i Udrakesha, mianowicie byli dwoma przyjaciółmi, wychowywali się razem. Ta postać to przedstawiona jako właśnie Krishna. I tutaj imię osobowe, czy Jezus, czy Krishna, czy inna postać, jest imieniem wybranym, przybranym, imieniem, które tak naprawdę charakteryzuje, właściwie nie ma żadnego odniesienia, tak naprawdę, jak wiecie doskonale, nie ma żadnego odniesienia do postaci boskiej, ma tylko odniesienie do postaci ludzkiej. Z tego też powodu jest to przyjęte jako taka pogrążoną w określonej tożsamości energetycznej daną postać. I tutaj dwaj przyjaciele, którzy spotkali się właśnie w tej sytuacji takiej, w której przyjmując pewną określoną postawę, wspomniany przeze mnie książę, przyjął postawę ucznia. Postawę ucznia, który stał się tym, który zrozumiał wyższość tej wiedzy. I zrozumiał, z kim ma do czynienia. Ale przecież jego umysł oczywiście błądził i jego umysł widział cały czas tego przyjaciela, z którym biegał, z którym się właśnie jakby
codziennie spotykał, codziennie miał go przed sobą jako kogoś, kto mógłby spojrzeć na swojego przyjaciela z różnych punktów widzenia i spojrzeć na niego w takich kategoriach, które mogłyby w żaden sposób nie zostać przyjęte. I tak samo, dokładnie taki sam sposób w tamtym czasie Jezus był tak samo postrzegany przez swoich przyjaciół, przez swoich, można by dzisiaj powiedzieć, kolegów, kogoś, z kim się bawił, z kim przebywał. I ci właśnie również go odrzucili. Nie zrozumieli jego tej postaci. Zobaczcie, jakie to jest bardzo ludzkie i jakie to jest niezwykłe i boskie. Że w momencie, kiedy następuje jakiś określony, bardzo ważny punkt kulminacyjny, tak jak na polu Kurusiaktra, gdzie ważyły się losy wtedy ówczesnego świata, tak również podczas, patrząc w historię Cesarstwa Rzymskiego, ważyły się losy Judei, ważyły się losy całego świata ówczesnego. Zstępuje ta cudowna postać, postać, która jest cudem mocy Bożej i zstępuje w takim właśnie akcie istoty ludzkiej, która posiada pełnię swojej boskości. I tutaj niewątpliwie pojawia się również sposób, przekaz. Sposób, przekaz, który przedstawia bardzo literalnie cechy danej osoby. Osoby w formie jej boskich atrybutów, a nie jakby pomniejszony jest w ogóle aspekt, zmiana tak naprawdę radykalna aspektu ludzkich, byśmy powiedzieli dzisiaj, cech. I co w tym takiego charakterystycznego buduje tę relację? Relację mistrz-uczeń, gdzie z całą powagą przemiana, tożsamość, wymagania prowadzonej w obecności tej wyższej korzyści, mają globalny wydźwięk. Nie są przeznaczone dla jakiejś określonej osoby, określonych osób, wyjątkowości tych osób, tylko są przeznaczone dla wszystkich, dla całego społeczeństwa. Są zarówno dla przyjaciół, jak i dla wrogów. Są w takiej kategorii, że wszyscy mają prawo tego wysłuchać. Ale taką szczególną rolą właśnie niezwykłej zawsze charyzmy przekazu jest niezwykły smutek. Smutek i pogrążenie w bólu i w żalu. Stąd tutaj charakterystycznym takim aktem miłości Boga do człowieka jest ta głęboka refleksja. Jak pomóc temu rozżalonemu i przygnębionemu człowiekowi? Gdzie często pełni świadomość tego aktu, który się ma wydarzyć, czy to będzie cierpienie z powodu choroby, zarazy, czy wojen, gdzie jasno, klarownie Pisma Objawione mówią o tym, że, i to jest wyjaśnione znakomicie w Pieśni Pana, gdzie tenże wspomniany przeze mnie książę miał dylemat, czy ma ruszyć na swoich, po drugiej stronie pola bitwy, swoich braci,
kuzynów, wujów, dziadków i tak dalej. Można by wymieniać, tak? Ponieważ to były dwa rody, które rozłączyły się, jak zawsze to bywa w historii ludzkości, i stanęły naprzeciwko siebie. I wtedy mówi do niego w ten sposób: czym ty się zamartwiasz? No, zamartwiam się właśnie tym, że albo oni zginą, albo ja zginę. Nie masz powodu do zamartwienia. Oni już nie żyją. Ponieważ jestem z tobą i masz gwarancję, że ja ich pokonam. I tutaj na te słowa dalej drąży księcia zwątpienie, które przeradza się w lekcję przekazu, przeradza się w lekcję tożsamości i wytłumaczenia bytów. Że jesteś duszą wieczną, że jesteś kimś, kto żyje wiecznie i nigdy nie utraci swojej tożsamości duchowej, swojej wyjątkowości, swojej doskonałej natury. I tej doskonałej inteligencji duchowej. Natomiast to ciało w momencie, kiedy się już urodziłeś, już umarło. I ciało każdego człowieka w momencie, kiedy się narodził, ono już zmarło. I ten czas, w którym każdy człowiek odejdzie, jest czasem, który może on o tym zdecydować lub też doczekać momentu, ale w tego momentu, w którym wyciągnie z tego największe korzyści. Bo możesz wyciągnąć korzyści doskonałości, będąc pogromcą wszelkich pragnień, będąc pogromcą wszelkich zwątpień. Tak jak tę lekcję otrzymał Arjuna w tejże księdze, zwanej Pieśnią Pana. Otrzymał tę cudowną lekcję, w której tożsamość jego zwątpień, tożsamość jego rozterek została w pełni rozwiana. Dlatego też zwróć uwagę na taki charakterystyczny akt, który się dzieje przez całe życie człowieka. Czy jest wsłuchany w głos Boga, czy jest wsłuchany w głos, który mówi i gwarantuje, że ten akt, w którym żyjesz, krótkoterminowy akt życia materialnego, że to materialne ciało z całą pewnością zostanie zniszczone. Więc jak tutaj w tych słowach, w jasnym wersecie, nieuchronnie ulega zniszczeniu ciało, dlatego walcz. Walcz w tej, mimo że często wątpiącej naturze, walcz o te cząsteczki, można przyjąć, tej całości duchowej. Niemalże wielkości wszechświata, gdzie przyjmując postawę pełnego doświadczenia głębi duchowej, doświadczysz tej największej tożsamości jedności. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Pisma są tylko tym, co ma przybliżyć cię do zrozumienia. Tym, co ma cię wprowadzić w samą formę osobową Boga. Mają ci dać bezgraniczną wiedzę i wolność pojmowania. Wolność tego, co
dla ludzkości jest wartością nadrzędną. Bo gdy księga mówi bardzo jasno, że ten, który myśli, że zabija lub jest zabijane cokolwiek, ten nie posiada wiedzy, ponieważ dusza ani nie zabija, ani nie jest zabijana. Każda wcielona, żywa istota nie ginie. Nawet w jakikolwiek sposób traci ciało, to nigdy nie ginie. Bo dla duszy nie ma narodzin, ani nie ma śmierci. Nie powstała, nie powstaje i nie powstanie. Jest nienarodzona, jest wieczna, zawsze istniejąca, nigdy nie umierająca i w żaden sposób nie utracisz jej, kiedy tracisz ciało. I ta zasada obowiązuje we wszystkich pismach objawionych. Ale ta dusza wcielana w określone, cudowne ludzkie ciało, przenikająca do istoty tego pierwiastka boskiego, ona ma charakter wieczny, ale jest też charakterystyczna w niej cecha. Cecha zjednoczenia. Potrzeba, której człowiek nie może w żaden sposób ze swojego życia wyeliminować. Bo każda istota dzięki temu pierwiastkowi, dzięki tej cudownej formie duchowej, ma absolutną potrzebę zjednoczenia się z Najwyższym. Gdyby nawet trwało to eony żyć, gdyby to nawet trwało nie, jakby w ludzkim językiem przyjmując nieskończoność, to każda istota dzięki temu pierwiastkowi połączenia się z Bogiem wyczekuje tego momentu. Jeżeli ten moment następuje w twoim życiu teraz obecnym, to jest to moment, który jest najwyższą wartością duchową, jest najwyższym w tym drzewie ewolucji duchowej, najwyższym punktem, jest Everestem, jest najwyższym szczytem świata. Kiedy człowiek się znajdzie na tej platformie duchowej, to jest absolutnie gotowy na to, żeby połączyć się z Najwyższym. Jest wielu oponentów, jest wiele filozofii, kierunków, tożsamości wykluczających w ogóle taką, jest wiele tradycji filozofii czy religii na świecie, które wykluczają nawet w taki sposób bezpośredniego połączenia się z najwyższą osobą Boga. Ale opierając się na studiach wiedzy wedyjskiej, powszechnej, duchowej, ten fakt jest jedynym nadrzędnym celem człowieka. Połączenie się z Najwyższym. I tutaj ten fakt jest niewątpliwym celem i niewątpliwą potrzebą. Najwyższym aktem jest ten umysł Buddhi, czyli całkowite połączenie się umysłem, gdzie ciało tak naprawdę pozostaje, jak wiesz, na poziomie ostatecznego
uwolnienia się z niego, co daje to wyraźne, wyróżnione przyszłości, dopełnienie. I to, żeby zadowolić tak naprawdę, zadowolić ten pełnię doświadczenia duchowego, zadowolić najwyższą osobę Boga, bo to jest istotą całego życia każdego człowieka. Prowadzi do tego wiedza i oddanie w miłości. Dzięki temu tak naprawdę, dzięki ten pełen szczęścia akt i szczególnej łasce Boga, osiągasz stan potrzeby połączenia. I zwróćcie uwagę, jak tutaj cudownie wszystkie księgi objawione tłumaczą ten akt doskonałości. Kiedy on się odbywa, kiedy on się dzieje, kiedy twoja dusza, twoje potrzeby, twoje zaangażowanie jest w pełni oddane Bogu. Dylemat ma tylko ten, który nie chce sięgnąć po tę wiedzę i nie chce w miłości zaangażować się w ten długotrwały, często przez całe życie doświadczany proces. I czy spełniasz doskonałe akty religijne, czy spełniasz doskonałe akty modlitwy, przyjmujesz Eucharystię, czy przyjmujesz na siebie obowiązek służenia, to jest tak w tym doświadczeniu bardzo bezpośrednia potrzeba łączności z Panem. Ta bezpośrednia potrzeba łączności daje z radością służbę. Ten stan szczęścia jest przekładany na relacje i kontakt z innymi ludźmi. Jest taką wielką radością, której wszyscy doświadczają, są jakby nią obdarowani, są jakby nią obdzieleni, że nie powiem zapłodnieni, taką radością spełnienia. Bo też właśnie można użyć takiego słowa, słowa zadowolenia, słowa, które jest aktem radości i szczęścia, właśnie takiego zapłodnienia. Często to słowo jest tylko zarekwirowane do tego, żeby począć życie, ale przecież to życie to jest właśnie kontakt z Bogiem. To jest właśnie to, że zostajesz zapłodniony myślą, uczynkiem i potrzebą oddania się Bogu. I rzeczywiście to przekładać się musi na ludzkie potrzeby, na ludzkie życie, na ten akt bezpośredniej realizacji i potrzeby połączenia się. Tak jak pragnienie ludzkiej miłości, chęci, potrzeba połączenia się z drugim człowiekiem, która bardzo często przecież w miłości kończy się właśnie zapłodnieniem. Czy tak fizycznym, czy duchowym, to jest to akt doskonały. Akt spojrzenia przez doskonałość połączenia. I tak dokładnie dzieje się w tej relacjach. To jest niebywałe. W tych relacjach między człowiekiem a Bogiem. Jeżeli zgubisz po drodze się jakby w tym akcie i tej potrzebie, to potrzebujesz tej długotrwałej drogi, która prowadzi przez wyrzeczenie, przez pokutę, przez skruchę i często prowadzi w takim braku radości, braku szczęścia z tego powodu, z pewnym smutkiem, z pewną dozą samo
pewnym sensie unicestwiania siebie. Gdzie ta radość jest przykryta przez ten smutek, przez tą potrzebę długich, dodatkowych wysiłków. A tylko z aktu łaski, z aktu głębokiego wyzwolenia tej doskonałości możesz natychmiast otrzymać to szczęście, które jest ci potrzebne do tego, żeby zrozumieć ten najważniejszy akt połączenia. Podam ci przykład pracy. Pracy, która jest dla wielu wielkim zadowoleniem, spełnieniem ich marzeń, spełnieniem ich potrzeb. Długo i żmudnie kształcili swoje swoje umysły, swoje ciała materialne. I z wielkim zadowoleniem wreszcie rozpoczynają swoją karierę zawodową. I ilu z was dzięki tej karierze zawodowej tak naprawdę żyje w doskonałej harmonii, doskonałym szczęściu, gdzie tak naprawdę w tym wysiłku możesz powiedzieć, że nie masz żadnych ubytków ani żadnych strat, że osiągasz cały czas postępy, ochronę, sukces, że nie masz strachu w sobie o utratę tej pracy, czy utratę jakichś dóbr, czy czujesz się doceniana, doceniany, czy rzeczywiście ta praca przez całe swoje życie, do końca swojego życia, czy doprowadza cię do jakiegoś określonego celu, do jakiegoś wielkiego dzieła. I czy to jest ten właśnie cel, o którym marzysz? Czy masz pewność taką, że ta praca zostanie ukończona? I czy da trwały efekt? I tutaj zobacz, zawsze każdy człowiek ma pewien dylemat. Dylemat tylko, ale ma tylko go wtedy, kiedy ta jakość pracy jest nie w pełni zadowoleniem duchowym. Nie ma w niej tej transcendentalnej jakości pracy. Kiedy pojawia się ta transcendentalna jakość pracy? Pojawia się wtedy, kiedy porzucasz tak naprawdę w charakterze obowiązków dla samej oceny czy zysków z pracy swoje nastawienie i do obowiązku, a zaczynasz ten obowiązek podporządkowywać Stwórcy. Zaczyna twoja świadomość wzrastać do takiego poziomu, że każde twoje działanie w pierwszej kolejności, każda twoja czynność, każde twoje doskonałe działanie jest poświęcone Stwórcy. Czy masz taki umysł, czy masz taką siłę w sobie, żeby w każdej chwili, w każdym tchnieniu, w każdej sekundzie swojego życia podjąć taki wysiłek. Taki wysiłek, który właśnie w końcowym efekcie będzie tak procentował, że twój umysł, twoja świadomość połączy się ze Stwórcą. Zobacz, że nawet dla samego Jezusa na krzyżu było to bardzo trudne. Ojcze, jeśli możesz, odpuść, jeśli możesz, uwolnij mnie z tego. Ale to jest akt doskonały. To nie było zwątpienie, absolutnie. To był tylko akt wewnętrznego poczucia,
że jest to bardzo trudny akt. I każdy człowiek ma w swojej postaci materialnej, w swoim ciele prawo do takiego krótkiego wręcz. Ale to naprawdę krótkiego. Aktu zwątpienia. Bo tutaj ciało jest niezwykle silne w swoich pragnieniach, pragnieniem nawet jest potrzeba życia. Jednym z największych, potężnych atrybutów do trwania, nawet w niedobrym życiu. To jednak ta siła jest przeogromna. Ale cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej poniósł stratę. I tutaj ten ciągły akt powrotu do świadomości Boga, nawet po stracie ciała materialnego, bo ta pewność jest potrzebna do tego, żeby mieć szansę ponownych narodzin w ludzkim ciele, gdzie ta możliwość dalszego postępu duchowego jest tą wyjątkową wręcz zaletą pracy wykonywanej w świadomości. Świadomości, że Twoje dzieło, Twojego życia, Twoja praca, jeśli nie jest skierowana w tym akcie, to jest zawsze takie rozwiązanie, w której przez swoje doskonałe obowiązki, przez swoje doskonałe rytuały będziesz wyrywać się z tych oków materialnych. I tutaj ta silna wiara, że poprzez tę świadomość, w ten akt najwyższej doskonałości, jest to ufność, ufność w coś wzniosłego. A będąc uwolnionym od obowiązków materialnych wobec tradycji, wobec systemów, wobec wszelkiej ludzkiej, czy nawet wszelkich tożsamości, nawet narodowych. Twoje czynności poddane pełnej świadomości. Nie mówię tutaj o rezygnacji z jakichkolwiek tego typu źródeł, ale uwolnienia się z tych uczynków przeszłego życia. Gdzie mógłbym oczywiście mnożyć przykłady na podstawie pism. Jedno tylko przypomnę, że o tej całej wolności cały czas mówił Jezus. Gdzie mówi: syn zostawi ojca i matkę swoją i pójdzie za mną. Co to oznacza w charakterystyce? Przecież to nie jest porzucenie rodziny, nie jest odsunięcie się od rodziny, ale w świadomości pójście za mną to jest pójście w określony czas i moc transcendencji. Gdzie wyraźnie pisma mówią o obowiązku wobec tradycji rodzinnej, gdzie mówią o obowiązku wobec ludzkości czy narodu. Ale te czynności pełnione dla korzyści materialnych są działaniami, które mają swoje źródło w reakcjach na dobro i zło, na uczynki dobre i złe, które są tak naprawdę niezwykłym ciężarem, niezwykłą siłą oddziaływania na tę osobę, która będąc świadoma w tym planie absolutnym potrzeby jedności, połączenia się z Bogiem. Jest dalej zniewolona. Jest dalej w koncepcji
tego życia materialnego i nie robi postępów w swoim duchowej ewolucji. Jak często pisma manifestują, mają takie istoty, dosłownie kulę u nogi. I tutaj wiele osób z poziomu Maya Devi, czyli z poziomu ignorancji duchowej, nie rozumiejąc tych słów o tej wolności duchowej, mówią, no tak, no ale przecież te pisma mówią o porzuceniu systemów rodziny, państwa, narodowości i wielu, wielu innych rzeczy, rodziny, społeczeństwa, kraju, ludzkości nawet. I wtedy należy, że analizować jeszcze raz słowa, które są tutaj zawarte. Pożyć to w swojej świadomości, a nie w tym świecie materialnym. Bo w świecie materialnym nawet nie jesteś w stanie porzucić swoich własnych myśli. Ja powiem ci taką bajkę, kiedy jeden z uczniów bardzo poszukując dróg duchowych, bardzo będąc zaangażowanym, szukającym, można powiedzieć, po całym świecie, trafił wreszcie do mistrza duchowego, który sobie zasiadł był i medytuje. Z grzeczności, z kultury przysiadł się do tegoż mistrza duchowego. Już po tych wielkich wędrówkach, tej determinacji, wielkim zaangażowaniu i ufności w to, że dobrze czyni, zdeklarowany, że porzucił wszystko już za sobą, chce być osobą tylko wyłącznie duchową, zasiadł przy mistrzu duchowym. I po pewnym dłuższym okresie tejże medytacji mistrz duchowy pyta, po co tu przybyłeś? I no bardzo bym cię prosił o nauki, bardzo bym cię chciał się odnaleźć. Jestem sam, przyszedłem sam. No mistrz duchowy stwierdził, to posiedź jeszcze chwilę ze mną, zamknij oczy, pomedytuj. No i po jakimś określonym dłuższym czasie znowuż pyta nowo nabytego ucznia, o czym myślałeś? Kto z tobą był? No i on wymienia. Moja rodzina, moi przyjaciele, moja praca, moje obowiązki, moje. No i mistrz duchowy mówi, no to jednak nie przybyłeś sam. Ale jestem przecież sam. Nie, nie jesteś sam. Przybyłeś z bardzo dużym tłumem ludzi. Twój umysł jest niespokojny, twój umysł jest zaangażowany cały czas w to życie poprzednie. Niczego nie zrobiłeś w tej wędrówce. Cały czas nie porzuciłeś swoich myśli, swoich potrzeb materialnych. Jesteś cały czas spersonifikowany z tymi wszystkimi istotami. Jak myślisz, czy jesteś w stanie ich wszystkich ze sobą zabrać do nieba? Weźmiesz ich ze sobą? I czy jesteś w stanie zagwarantować i wyzwolić wszystkie te istoty aż do tego stopnia, żeby być ich nauczycielem duchowym? Ponieważ mistrz duchowy zna naturę ucznia i może go prowadzić i prowadzić go do działania w świadomości, aby mógł w takim sprawnym, uprawnionym, posłusznym, reprezentowanym postępowaniu wiernie według jego wskazówek. Więc ma swoją życiową misję,
I wtedy może, kiedy posiądzie tę życiową misję, otrzyma ten dar, który jest reprezentowany przez Ducha, wzniesie się do poziomu, którym będzie ciągle modlić się o łaskę, gdzie będzie cały czas poddany woli Ducha, to cały ten proces, w którym się znajdzie, będzie dążył do doskonałej wiedzy o duszy, a jeszcze w koncepcji ciała, wiedzy nie teoretycznej, ale praktycznej, kiedy możliwe staje się zadowolenie właśnie przejawiające się w pracy, przejawiające się w tym stanowczym umyśle, w którym często bywał rozproszony przez różnego rodzaju czynności, to zadowolenie wzrasta. Wzrasta do takiego poziomu, w którym żaden obowiązek, żadna praca, jakakolwiek wykonywana w tej świadomości, daje doskonały rezultat. Gdzie ten akt, ten zapał, ten wręcz nawet często pozbawiony, ale też i uwrażliwiony w poszukiwaczu prawdy, ten akt takiego szczerego oddania, szczerej mocy, aby tylko nie przeradzał się w pewnego rodzaju fanatyzm, czy wręcz nawet przekonania, które idą we własnym, wyidealizowanym, często niedostrzeganym w sercu, a przepływający tak dosłownie w uczuciach. Uczucia są tymi, które często bywają zwodnicze, często bywają tymi próbami jakby rozważań. I tutaj ten wspomniany dzisiaj przeze mnie książę miał cały czas przez ten akt uczuć, cały czas dylemat. Jak mam postąpić? Co mam zrobić? Jak mam uczynić, żeby to było zgodne z ludzkimi i boskimi potrzebami? I tu jest właśnie bardzo charakterystyczna odpowiedź. Ta odpowiedź jest bardzo charakterystyczna. To, co mówi się w charakterystyce doświadczeń głębokich. Stworzenie ma ciągłą rozterkę, ma niespokojne serce. I dopóki nie odnajdzie tego wytchnienia, mówią księgi, to jest ciągle niespokojne. I tutaj cały czas chodzi o ten spokój. Zaufanie. Zaufanie, o którym mówi do ciebie Stwórca i mówi, tak jak w księgach jest jasno sklarowany,
komunikat. Ta niezachwiana ufność w coś wzniosłego. Ten, kto jest w pełni zaangażowany w obowiązki, ten już mnie odnalazł. Ten już mi jest bliski. I w pełni ukochany. I to jest istotą całego zaufania duchowego. Zaufania duchowego, które wznosi cię ponad wszelkie podziały, ponad wszelką demagogię, ponad wszelkiego rodzaju tożsamości. Księgi bardzo jasno określają ten wyraz pewnej wewnętrznej transformacji. Ufaj tylko mi. Nie ufaj żadnym swoim myślom, ani żadnym uczuciom płynącym od innych. Płynących, i tutaj może zawsze powstać, i zawsze powstaje dylemat w człowieku, czy te uczucia są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Czy te uczucia są próbą wywarcia na tobie określonego doświadczenia wewnętrznego, czy próbą zbudowania ciebie? Jak wspomniałem na początku, wyobraź sobie lub przeczytaj, lub wyobraź w pełni ten stan, w którym w każdym człowieku, kiedy z kimś przyjaźnisz się wiele, wiele lat, a nie przyjmiesz postawy do jego duchowego, wewnętrznego doświadczenia. Akurat tu jest bardzo prosty przykład. Na podstawie ksiąg objawionych to jest wręcz nawet bardzo proste i charakterystyczne. Rozumiemy to, że kiedy objawia się w naszym przyjacielu nasz nauczyciel i przyjmujesz postawę wobec jego namaszczonej, można tak powiedzieć, bądź też doświadczonej w pełni boskości. I objawia ci się właśnie taka najwyższa postać Boga w takiej formie ludzkiej. I był to dylemat ludzkich uczuć i nagłe pojęcie tego, że to jest właśnie ta postać. Człowiek ze swojego takiego punktu widzenia charakterystycznego dla cech zwątpień i wzlotów i adoracji nagle zaczyna myśleć, no jak to jest możliwe, przecież to jest ten sam chłopiec, z którym tyle lat przebywałem. W każdym przypadku na tym świecie. I co wtedy? Jak odnaleźć tę właściwą drogę? Tak samo w twoim życiu pojawia się ktoś, kogo być może znasz. Być może jest członkiem twojej rodziny. Być może jest kimś, kto w jakikolwiek sposób, a przecież nie jest taki wyjątkowy, a chciałbyś, żeby był takim wyjątkowym człowiekiem, kimś wyjątkowym, a kto pojawia się znikąd, odchodzi donikąd. Jest jak archanioł zwiastujący. Wtedy go podziwiasz, wtedy jest kimś, kto poprzez swoją wyjątkowość, poprzez akty takiej niezwykłości zaczyna go inny obdarzać szacunkiem, miłością, uwielbieniem. I dużo osób twierdzi, że spotyka anioły, które uwielbia, które go obdarzają jakąś łaską, które obdarzają go wiedzą i są godne uwielbienia. Bardzo często odrzucając tych, którzy są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Odrzucając tych, którzy również mogą być namaszczeni Bożą myślą, Bożym darem opieki. Bo każdemu, tobie. W głębokiej żarliwości i ufności to się może przytrafić.
Tak jak przytrafiło się świętemu Janowi, który apostołowi, który będąc rybakiem, nagle otrzymał dar zesłania ducha i stał się zupełnie kimś innym. Ale jego wiara, jego ufność była tak ogromna, że nawet nie wierzył w to, kiedy już otrzymał ten dar, że ten dar musi pielęgnować. Ten dar jest jego wyjątkowością i łaską. W swojej pokorze czuł się zagubiony i niedostosowany nagle do tego, w czym żył przez całe życie. Jego dalej uwarunkowany umysł podążał tylko wyłącznie za tym, że jedynie ufność i wiara pozwalała mu to udźwignąć. I wiele osób staje w takich samych okolicznościach. Wiele osób, doświadczając łaski Boga, nie umie nawet tej łaski zrozumieć. Ale łaska nie jest do zrozumienia. Łaska jest do tego, żeby w niej wytrwać i podlegać jej w tym doskonałym akcie wiedzy o duszy. Dlatego też księgi bardzo jasno nam podpowiadają, że właśnie wtedy, kiedy wydarzyły się takie okoliczności, kiedy następowało zstąpienie samego Boga w ciało. Jak pamiętacie, oczywiście określone wersety z Biblii. Na początku było Słowo, a Bogiem było ono Słowo. I Słowo ciałem się stało. I tak się dzieje na całej przestrzeni życia tej planety. Dlatego też zwróciłem dzisiaj uwagę na to, ażebyście doświadczali, poszukiwali w swojej inteligencji duchowej, poszukiwali przez to doświadczenie. Nie pozwolili swoim uwarunkowanym myślom drążyć i żebyście nie zabierali tych swoich myśli w miejsca skupienia, modlitwy, medytacji. Choćby one były dwa kroki dalej od twojego miejsca zamieszkania, czy w twoim domu, o, bardziej, do innego pokoju przejdziesz. Albo w tym samym pokoju przejdziesz dwa kroki, już to jest inne miejsce, w którym nie zabieraj całego swojego rodu, ani też nie zabieraj swojej pracy, nie zabieraj wszystkich, którzy ci przyjdą do głowy, ponieważ twoja głowa, będąc wypełnioną tak mocno, nie spełni tego zadania i tego. Pozostaw wszystko, pozostaw myśl. To wtedy wyzwolenie jest twoje gwarantowane, jeżeli pozostawisz. I wtedy pod przewodnictwem, a to jest zawsze wskazane w pismach, nauczyciela duchowego, uwolnisz się z tej natury, która cię będzie odtąd wiodła bardzo szybkimi krokami do tej wewnętrznej komunii, do tej wewnętrznej świadomości, której osiągasz stan połączenia. Wiele osób, wiele z was osób pyta mnie lub też w jakikolwiek inny sposób, myślami nawet monituje, jak tutaj odnaleźć się w tej pewnej takiej rzeczywistości, w której jest. Jak uwolnić się od takiego, jak znaleźć taki azyl, jak uwolnić się od tych myśli, które cię bardzo mocno mogą zniewalać. Tym jednym z najważniejszych sposobów, jak wspomniałem, jest to, żeby samym
celem w sobie życia stała się prawda absolutna. Gdzie dochodzisz w końcu do tego, że najwyższym pragnieniem jest się połączyć z najwyższą osobą Boga. To jest jeden z dla wielu osób najłatwiejszy i najtrudniejszy poziom. Gdzie poprzednie etapy, wiedza, praca na rzecz scalenia się zaczyna podlegać zrozumieniu, zaczyna podlegać właściwej ocenie. Gdzie to zrozumienie pozycji duszy indywidualnej w stosunku do duszy najwyższej stopniowo dochodzisz do określonego celu. Ten cel musi być wyznaczony. Jeżeli nie masz celu, nie masz urzeczywistnienia, same ceremoniały, rytuały nie zastąpią absolutnie twojej świadomości i tego celu. Bo ten cel w każdym etapie, jakikolwiek rodzaj twojej ewolucji duchowej podejmiesz, doprowadza do tego, że w końcu wygrywasz tę walkę. Walkę, która prowadzi cię do światłości. I wtedy coraz bardziej materialna dusza zostaje odwiązana od wszelkich nawyków, przyzwyczajeń i przyjmuje w pełni obowiązki, które realizuje. I wtedy ten pożytek z takiej świadomej duszy jest zagwarantowany. I tutaj na dzisiaj już otworzymy serca. Złóż ręce na klatce piersiowej, otwórz paluszki. Przyjmij moc afirmacji, modlitwy. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu, oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Zagłębij się w słowa tej inwokacji oczyszczającej, uzdrawiającej, uwalniającej z wszelkich przeszkód. Zacznij wdychać ustami, wydychać nosem. Zakładam na Ciebie błogosławieństwo i ochronę, uwalnienia wszelkiego cierpienia i chorób. Wysyłam do Ciebie potencjał energii. I zapraszam Cię do wspólnego kręgu duchowego. Pamiętaj o ceremoniach ognia.
indywidualne, skierowane do Ciebie, bądź też skierowane dla potrzeb Twoich bliskich. Możesz zamówić u mnie taką ceremonię. Możesz również skontaktować się ze mną indywidualnie na prywatnych sesjach, prywatnych ogniach. Jest to wszystko dla Ciebie. Czas jest bardzo trudny. Jest czas, w którym tak naprawdę ta iluzja trwa. Trwa ten stan, w którym ludzkość pełni zagubiona w swoim duchu nie jest świadoma tego, że odzwierciedleniem tej tożsamości i wartości duchowych są również choroby, cierpienia i wojny. Ale ty, będąc świadomą istotą, wybierasz to, co jest dla ciebie najważniejsze. Wybierasz przede wszystkim tę świadomość, która cię uwolni od wszelkiego niedostatku, od wszelkiego cierpienia. Zapraszam cię do tego, Witry. Do następnego spotkania.